Co mają ze sobą wspólnego pasztecik, pomidor i poszukiwania? Ano bardzo dużo. Dzisiaj udaję się na poszukiwania nad jezioro Urowiec. Jest to jedno miejsce, które znam, gdzie ryby podpływają praktycznie pod nogi i pukają w stopy. I mówię poważnie, zupełnie poważnie. Mam nadzieję, że uda mi się to też nagrać. Oglądajcie dokładnie cały odcinek. W trakcie filmu powiem Wam, dlaczego tak ważny jest podczas poszukiwań pomidor i pasztecik. Jak również po drodze pokażę Wam ciekawe miejsca, które prowadzą do jeziora Urowiec. Po drodze do jeziora Urowiec dotarliśmy do miejscowości Solniki. W Solnikach w 1850 roku została założona leśna huta szkła. Była tu również karczma i kilkanaście domostw. Bardzo ciekawe miejsce do odwiedzenia, jak również do poszukiwań. Jak widzicie, nie tylko piękne są okolice u nas, ale i natura obdarzyła nas takie widoki. Wchodząc tutaj do lasku, zobaczycie pozostałości po budynkach, które stały w miejscowości Solniki. Wystarczy wejść tam głębiej i widać ruiny domostw. Nieopodal zabudowań, gdzie osadzona była wieś Solniki, są pozostałości cmentarza ewangelickiego. Są oto dwa takie krzyże i kamień z napisem Solniki, który został postawiony na pamiątkę. Podejdziemy do drugiego krzyża. Tak oto wygląda. Bardzo ciekawe, a zarazem takie ponure i tajemnicze miejsce. Dotarłem już nad jezioro Urowiec. Plaża mieści się z tamtej strony. Muszę tam dotrzeć. Rozpakuję się i pójdę pieszo. Jezioro Urowiec w najgłębszym miejscu ma 38 metrów. Znane jest dla wędkarzy z tego, że są tutaj bardzo duże okazy ryb, zwłaszcza karpi. W nocy możemy spotkać tutaj wędkarzy, którzy zastawiają wędki na węgorza. Natomiast dla poszukiwaczy jest tamta plaża jakby cennym miejscem do poszukiwania monet i biżuterii. Sprzęt do poszukiwań gotowy. Tradycyjnie wodery, ale lada chwila wodery zamienię na spodniobuty. Wykrywacz Nocta Macro Multi Amfibio ze słuchawkami i małą cewką snajperką. Sito z drążkiem, no i torba na znajdki. Także cały komplet gotowy, także wchodzę na plażę. Do plaży prowadzi taka wąska gardziel, ścieżka leśna. Od drogi głównej do plaży to jest gdzieś około 100 metrów. Ja już z daleka widzę plażę, także jest bliziutko. Widzę, że kąpie się parę osób, natomiast lada chwila pewnie nikogo nie będzie. Żeby dostać się do plaży, do pomostów i do miejsca, gdzie będę szukał, muszę przedostać się przez taki rowek, który tutaj idzie. Chłopacy nawet próbują wodę przepuścić w rowku. I czy mogę przejść? To przeskoczę tylko. Udrażniacie rowek, żeby z jeziora Urowiec zeszła woda. Także tutaj mamy taki rowek. Kręcę materiał na YouTube'a, także chłopacy, gdzieś tam się pewnie załapiecie też na to. Pozdrawiam. Pozdrawiasz. Dzięki, my też Ciebie pozdrawiamy. Zajrzyj na kanał Odkrywca Historii. Dobra, dziękuję. Także tutaj
takie mamy oto rowki, który, rowek, który trzeba przeskoczyć, aby dostać się na główną plażę. No, coraz bliżej do plaży. Jakieś kamienie, bardzo czysta woda. No i jeszcze przedostać się przez ten kawałek taki korzenny. Nie jest prosto, ale jakoś się przedostaniemy. Jeszcze kawałek. O kurde, się poślizgnął. Dźwięki dobrze słyszalne muszą być. Ja już siedzę w wodzie, także zaczynam poszukiwania. Mam nadzieję, że uda się wydobyć dużo drobniaków. No i trafi się jakieś złotko. Na monitorze sygnał ID 68. Zobaczymy, co jest. I to sygnał spod pomostu. Twardo tam trochę, ale damy radę. Damy radę. Jakby ten sygnał już był w sicie, ale nie widzę. A jest. Jest tutaj. Także nie było większego problemu. O, ale to jest część jakiegoś klucza, fragment. Dlatego takie wysokie ID było na wyświetlaczu. Jakby ktoś zgubił i się zgłosił, to oczywiście oddaję kluczyk niekompletny. Oczywiście taki żarcik. No i chciałem potwierdzić słowa, które mówiłem wcześniej. Są ryby, które uderzają w cewkę, w stopy i w sito. Zobaczcie sami. Gdzie to jest? I jest 20 groszy. I tu widziałem szkło. Kawałki szkła biorę oczywiście do torebki. Zobaczymy, co tutaj przyniesie. Co tu mamy? Co tu mamy? Jest. Jest, jest, jest. Jest. I jest piątaczek. Pięknie. Już jest coraz lepiej. Kolejny sygnał, a
skaczące ID. Zobaczymy, co tu jest. Pyk. Sito do wody. Kopujemy i wyciągamy. Jest to. Jest też od razu w sicie. Zobaczymy, co. A. No i kolejna zawleczka. Mamy podsumowanie dzisiejszego wypadu nad jezioro Urowiec. Kilka zawleczek, parę kapsli, główka. Śmiało przejdźcie Państwo. Nie, nie. Główka od kluczyka i kilkanaście monet. Jest, no jest kasy, jak lon. Już jestem ustawiony. Także dwie piątki, cztery złotówki, dwie 50-groszówki, 20 groszy współczesne, 20 groszy perellowskie, 10-groszówki, 3, 2-groszówka, 1-groszówki, no i 5-groszówka. Także to jest mój wynik. No niestety biżuterii nie udało się znaleźć, może następnym razem. Któż wie, może to jeszcze dzisiaj albo jutro. Także jestem cierpliwy, na pewno będzie i złota obrączka. Kwestia czasu. Także popatrzcie na moje znaleziska. Co mają ze sobą wspólnego pasztecik, pomidor i poszukiwania? Ano bardzo dużo. Ja w okresie letnim, jadąc na poszukiwania nad morze czy nad jezioro, nie wyobrażam sobie lepszego połączenia. Chlebek posmarowany pasztetem, na to położony pomidor, do tego kawka zaparzona z rondelka. Idealne połączenie. Smakuje wybornie. Ten, kto jada takie rzeczy w plenerze, to mnie rozumie. Jeżeli ktoś z Was nie miał możliwości zjedzenia chlebka z pasztetem i z pomidorem, polecam. Jedziecie w plener, zabieracie te zestawienia. Nie ma nic lepszego. Smacznego. Thank you.